Witam wszystkich. Zaczynamy moją kolejną serię, którą będziemy robić na zmianę z Oldbloodem, czyli Half-Life 2 w Cinematic Modzie 2013. Pozmienialiśmy tam troszkę postacie. Zobaczycie w sumie, jak jest jakaś różnica. Kto oglądał, niech zobaczymy pierwszy filmik. I zaczynamy grę. Rise and shine, Mr. Freeman. Half-Life 2 to jest gierka wydana w 2004 roku. Not that I wish to chyba w najlepszym roku, jakie wyszły tam gierki fajne. No one is more deserving of a rest. Wszyscy czekają na Half-Life 3. Nie wiadomo, czy się doczekamy. No więc zagramy w Half-Life 2 w Cinematic Modzie. To jest chyba moja ulubiona gierka. Lubię do niej wracać. Powiem wam, że może, nie wiem, przeszedłem ją tak naprawdę całą ze trzy razy, ale wielokrotnie grałem w różnych miejscach, kończyłem, kasowałem, potem od nowa. Idziemy w Cinematic Modzie. Zobaczcie, co się zmieniło. Widzicie te kule na tym, źdania ludzie. Gra jest o wiele ciemniejsza. Muza jest zmieniona. I didn't see you get on. Ludzie troszkę inaczej wyglądają. Nie, no dużo jest poprawiona. Kto grał w Half-Life'a, to na pewno widzi różnicę. Dobra, idziemy. Idziemy sobie. Welcome. Welcome to City 17. Nie widziałem nikogo więcej. Nacisnąłem Sprite, a kola wypadła. Znajdziemy w ogóle dużo więcej elementów jest dodanych. Światło całkiem inaczej wygląda. Na ścianach napisy, tablice pozmieniane. To odpada jedna. BHP widocznie nie działa, no? Zobaczcie. Rabina jakaś leży. No dziadostwo. Dobra. Idziemy dalej. Dr. Breen again. W niektórych modach było zrobione, że to było całe z drewna. Obite drewnem, tylko troszkę jest. Chyba bez nieobite całe drewno lepiej wygląda. Okej, idziemy. Zatrzymali nas. Tutaj. Idziemy z tym doskiem. Ciężko udawać, że nie wiadomo, o co chodzi, ale... No, pewnie mają te maski. Teraz. Nie, te światełko fajnie wygląda, znaczy oślepia nawet. Dobra, wchodzimy. Wygląda bardziej jak ten. Barney wygląda bardziej jak z Mass Effecta. Gra idzie na maksa. W tym zmianie modzie Full HD. Mamy cały czas 60 klatek. No ale to już nie problem mieć tyle. Bardzo chętnie bym zagrał to. Yeah, you and me both. 4K. He was about to board the express to Nova Prospect. Ale niestety nie mamy tego takiego telewizora ani. I'm thinking. Alex is around here somewhere. She would have a better idea how to get him here. Well,
As long as he stays away from checkpoints, we should be okay. Tam w rogu Listen, I gotta go, Doc. We're taking enough chances as it is. Very well. Profesora. Gordon? Gordon to see you. Okay, Gordon. You're gonna have to make your own way to Dr. Kleiner's lab. Ramu. Oh, man, that's what I was afraid of. Get in here, Gordon, before you blow my cover. Dobra. Uciekamy. Pile up some stuff to get through uciekamy, that uciekamy. Keep going till you're in the plaza. I'll meet up with gra jest nam ten początek gry znam doskonale, więc ciężko będzie mi udawać, że nie wiem. Ale mimo to, że mamy SSD-ka, gra się nadal długo wczytuje. No. Aha. Wczytują się strasznie długo to wszystko zawsze. I tutaj mamy SSD-ka. Uciekliśmy. Zawsze z niego rzucałem. Aha, ciemno jest. Bardzo ciemnie, dużo ciemniej jest w tej wersji niż w poprzedniej. Już w oryginale też. Dobra, uciekliśmy. Nie będzie już gonił. Drzwi się same zamykają. Zobaczcie, jak to miasto wygląda, te samochodziki. No, pięknie. Zmieniamy Moza. Dużo więcej elementów jest. Kogoś przysłuchują. Jakieś... Rosną drzewka. Potem to zobaczymy. Stoją na trzech. Jak kołki postawione są. Dobra. Samochody takie porozwiałe. Dobra, idziemy tak, mieliśmy iść. Okej. W tą stronę. Idziemy. Okej. Tu nie możemy wyjść. Jeszcze kostiumu nie mamy, więc latarki nie mamy. Ale zobaczcie, jakie są zrobione te ściany, opisane, wszystko. Ciekawie to wygląda. Przejdziemy sobie tędy. Poczekać, aż wejdą. No, przejdziemy dalej. Na góry. Okej. Tędy. Ludzie są całkiem inni. Światło, to jest neonówek zrobione. Zmieniamy, widzicie, jak ludzie wyglądają. Czapeczki i tego. Gra całkowicie inaczej wygląda. Na górę. Musimy zwiać. Lecimy. Tu nas zamkną troszkę. I wczytywanie. Widzicie, gra całkiem inaczej wygląda. Jest zmienione są tekstury. Gra świateł. Będzie tam parę miejsc, gdzie będzie jeszcze fajnie wyglądać. O, tutaj zobaczcie, jak światło idzie. Dobra. Musimy już przejść. Udało się nam. Nie mogę biegać jeszcze, to dziwne. Unikać. Dobra. Ale to się
tylko lata. Gra mimo lat, wielu lat, naprawdę prezentuje się bardzo ładnie. Ale jeszcze w tym Cinema Modzie naprawdę to wygląda przepięknie. Dobra, uciekamy w dół. Dobra. O nie, popali nas. Mamy swoją obrończyni. Nie pamiętam, jak ją zmieniłem już, bo trochę dawno to robiłem. Zobaczymy zaraz. Alex, jak ty ładnie wyglądasz. Dr. Freeman, I presume. You better hurry. The combine can be slow to wake, but once they're up, you don't want to get in their way. Alex ma taki strój. Dr. Kleiner said you'd be coming this way. Bo chyba jedna z pierwszych gier. Gdzie były te, gdzie tak się dobrze twarze wyglądały i się ruszały usta. Tak naprawdę jakby mówili. I'm Alex Vance. My father worked with you back in Black Mesa. I'm sure you don't remember me though. Man of few words, aren't you? Dobra, gramy dalej. Remember him from Black Mesa? Your old administrator. Don't get my dad started on Dr. Breen. Through here. Idziemy. Z kierą. Dobra. Wczytywanie. Najgorsze w tej grze. Od bolączka od samego początku. Funny, you showing up on this day in particular. Jakby doczytywało trochę te tekstury. Nie wiem czemu. We've been helping people escape the city on foot. Silnik nie wyrabia. It's a dangerous route to my father's lab. Troszkę. Through the old canals. Chyba, że mam efekt bloom włączony. Czekajcie, zobaczę. Łatwy poziom, tak. Nie wiem, na łatwym grać. Podczas gadania to nie jest żadna przyjemność. Wyłącz. Dobra, stosuj. Okej. We're finally on the verge of having a better way. Here, let me buy you a drink. Oh, and by the way. Nice to finally meet you. Mi ciebie też. No, jesteśmy. Zobacz, jak te komputery są porobione, te kabelki pododawane. Wszystko tak świetnie zrobione. Te monitory stare. Nawet zobaczcie, przez to szkło było, jest widać coś. Czyli wskazałem. Tak. It really is you, isn't it? Lekarz jest całkiem zmieniony, garnitur postoi. Bit of a troublemaker, isn't he? We owe a great deal to Dr. Freeman, even if trouble does tend to follow in his wake. Okay. I must say, Gordon, you come at a very opportune time. Alex has just installed the final piece for our resurrected teleport. I can't take any credit for the breakthrough, Doctor. Nonsense. Your talents surpass your loveliness. Let's just see if this thing works, okay? Well, it's here. There you are. Man, Gordon, you stirred up the hive. Porobione. Składnie. Co na górę wejdziemy? Patrzeć. Trzeba nic nie widać. Monitorki stają stare. No. I still have nightmares about that cat. No, no. There's nothing to be nervous about. What cat? We've made major strides since then. Major strides. What cat? Doc, since he's not taking the streets, you might as well get him out of his civvies. What? Oh dear, you're right. I almost forgot. Barney, I'll give you the honor.
I've got to get back on my shift, but okay. Tak będę w tekstury troszkę się testowały. Nie wiem czemu. Here we go. Damn it, get it off me! Lamar, there you are. I thought you got rid of that pest. Certainly not. Never fear, Gordon. She's de-beaked and completely harmless. The worst she might do is attempt to couple with your head. Fruitlessly. Tak. Get that thing away from me. Zabijać. Hop up. Walczyć z nimi. No, not up there. No, no. Careful, Lamar. Those are quite fragile. Oh, fie. It'll be another week before I can coax her out there. Yeah, longer if we're lucky. You're not an animal person. No. Well, Gordon, go ahead. Slip into your suit now. Dobra, bierzemy. Kostiumek, no, w końcu. Chcę mieć latarkę, wszystko. At least the glove parts do. I've made a few modifications, but I'll just acquaint you with the essentials. Now let's see. The Mark V hazardous environment suit has been redesigned for comfort and utility. Oh dear. Doc, we don't have time for this. At least get that suit juiced up, Gordon. Good idea. There's a charger on the wall. I've modified your suit to draw power from Combine energy outlets, which are plentiful wherever they go. Hoduję kaktusy? No to. Jakiś chyba mieszalnik jakiś? Kolkę zabierzemy. Aha. Nic nie zareagował. Well, come on. Dr. Klein is waiting. Gordon, why don't you position yourself near the panel over there? Zajmę. Dobra. Yes, yes, Eli. Bit of Eli, też inaczej wygląda. You'll never guess how to get into our lab this morning. That's not who I think it is. Indeed it is. And it's our intention to send him packing straight away in the company Skutrok, of your Eli. Lovely daughter. Are you ready for us, Dad? We're all set on this end. Then let's do it. Let's see. The best come off I know. Okay. Okay. Conditions would hardly be more. Teraz pamiętam, jak to mi się przydało. Takie światło tutaj uderzy. Na moim komputerze po prostu nie wiem. Z 5 katek miałem. Na tym co grałem w tym. Dobra. Doctor, the plug. Okay. Dobra, dajecie. Very good. No. Final sequence. Przesuwajcie ją szybko. No, takie prowadzenie jest na razie. Zaczniemy sobie normalną grę. No. Okej. Okay. Relief is almost palpable. Fantastic work, Izzy. Well, I can't take all the credit. Dr. Freeman proved an able assistant. Let's go ahead and bring Gordon through now. Right you are. Speak to you again in a few moments. Good job, Gordon. Throwing that switch and all. I can see your MIT education really pays for itself. All right, Barney. Your turn. Gee, thanks. Gordon, as soon as you're in position, we'll send you to Eli's. No, bro. Not a moment too soon. No. Barney, if you'd be so kind. Good luck out there, Gordon. Yes, indeed. We're ready to protect. Dobra. Teraz nas trochę przerzucą. Final sequence. Inne miejsce. Nie zamierzamy. It's your friend from
i zaczniemy uciekać. No. Dobra, Lamar nas załatwił. Nie wiem, było. Dobra, panie. Ogoli wąsy. Tak, to ja. Gordon Freeman. Dobra. Możemy się ruszyć. Strzelają foty. Foty to są takie małe fotoradary. Okej, okay, ruszyliśmy się. Szybko. Lecimy tam, gdzie mamy lecieć. Czekamy przed fotoradarami. Początek to prawie znam na pamięć, więc nie będzie żadnego problemu, powinniśmy go szybko przejść. Tak do płynięcia łódką to ja to przechodziłem wiele razy. Czyli nie tym łódką, tylko tam takim wodotem tym. Te razy co ja to przechodziłem. Znaczy grałem. Hey, Gordon! No. The Citadel's on full alert. I've never seen it lit up like that. Get out of City 17 as fast as you can, Gordon. Take the old canals, right? They'll get you to Eli's lab. It's a dangerous route, but there's a whole network of refugees, and they'll help you if they can. I'd come with you, but I gotta look after Dr. Kleiner. Oh, and before I forget, I think you dropped this back in Black Mesa. Good luck out there, buddy. Na modzie mam zainstalowanego. Co jakiś czas sobie pokrywam. Zaczniemy od początku i... Muzyczka się włączyła. Fotę strzelił mi fotoradar, nic nie widzę. Okej. Okay. No czemu ją wstrzymać? Szybko. Zobacz tempo. Jak się zabili. Okej. Górą. Na jedną stronę, na drugą stronę i lecimy dalej. Lecimy dalej. Okej. Okay. Lecimy ze światełkiem. Tutaj w tej części się nie zużywa już bateria, więc można zaświecić się ile się chce. Najbardziej wkurzające oczywiście są wczytywania. Droga przez kanały, lecimy. Tu mamy życia, trochę pozmieniane są te apteczki. Okej. Okay. Chciałem dojebać. Broń. Okej, zapitalamy do góry. Szybko, czekaj, tam może mieliśmy życie, to jeszcze weźmiemy sobie. Się nam przyda dalej. Tu nie zużyliśmy prawie. Okej, wracamy. Cholera. Znowu wrócimy po życie. Najważniejsza rzecz w tej grze. Save. F6. Mamy save'a. Kurde, w dzisiejszych czasach to po prostu save'y to po prostu jest... nie wiem, chyba będziemy musieli dopłacać za DLC niedługo, żeby mieć save. Ładnie wygląda. Fajnie posmieniane. Grałem tego opinia moda, ale nigdy nie wszedłem. Nie wiem, czy przyszedłem 9, 10 na Cinema Modzie, bo to były co roku wydawane nowe wersje. Pamiętam. To chyba 9 albo 10 przyszedłem.
Może 11. Dobra. Kupiłem sobie oryginała kiedyś. Orange Boxa. Całego. Dobra, jedziemy do góry. Poszedłem do sklepu na M. Tam był jedynie chyba Orange Box. W sumie niepotrzebnie, bo mogłem sobie na internecie zamówić i tyle. Dobra, lecimy dalej z Boxem. Otwieramy. Lecimy dalej. Tak to zabiją. Krótko. Lecimy dalej. Dalej to chyba było. Trzeba chłysnąć, jak się pytało tutaj w grze. Lecimy. F, latarka. Poza jest zajebista. Dalej tak. Zajebało ich. Trochę postrzelamy z nimi. Kolejni teraz przyjdą. Naziemy pieski. Robimy save'a. Wszystkie. F6. Muszę znów przyzwyczaić do save'u. Bo grałem za tą Duma i teraz znów przyzwyczaiłem motywem skaniowych. Dobra, biegniemy. Dalej. Zobaczcie, jak to fajnie zrobione to jest. Ta gra ma już 12 lat. I nie wiem, czy... I teraz, mimo to, że ma zmieniała moda, no wiadomo, że ma 12 lat, to silnik już jest bardzo stary. Wiele gier zostało stworzone w tym silniku. Ale to wygląda na po prostu genialnie. Guess those sirens are for you, huh? Good thing you found us. You're not the first to come through here by all... This is the free man, the combined reckoning. Są miejsca, jakie są widoczne, że to troszkę już jest... Ma to 12 lat nawet tym, ale... gra naprawdę dalej czeka. Main station's right around the corner. They'll get you started on the right foot. Chciałem powiedzieć, że czochra od Jondra, ale... Meanwhile, let my Vortigaunt friend here give you a jolt to get you going. Może to komuś by się źle skojarzyło, więc nie będziemy o tym rozmawiać. O czyichś tam Jondrach. Dobra, dawaj energii. W drugiej części oczywiście oni są przyjaciółmi. W pierwszej musieliśmy ich rozwalać. Be careful now. No nic mi nie pomógł. Trochę słabe masz to. Civil protection catches you down here. It's bad news for the whole railroad. Dobra, telewizor macie, jakieś radio czy coś? I tak, tylko jeden materac. Nie wiem, co by tu robić na tym materacu, ale nie będę wnikał. Nie interesuje mnie to. Panowie. Co wy tam robiliście na tym materacyku? No wczytuj się, wczytuj. Okej. Idziemy dalej, trzeba kucnąć, przelecieć,
wyskoczyć. Uważać tutaj na tych frajerów. Dobra. 99. Idziemy na górę i zajebiemy. Najpierw to zasejwujemy. Rozwaleni. Szkuję, bo trochę zrobione tutaj jest to. Mogę to poprawić. Paki. Przyjdziecie do mnie? Myśmy się połowili. Jak nie, to nie no, przecież nie będziemy. Nie będę was namawiał. Sejwik i lecimy dalej. No nie no. Trzeba by się z wami, bo nic nie widzę no. Dobra, szkoda czasu. Można ich było zabić, kiedy się zabijał chyba z tego. Z tej strzelby rozwalałem się ich. Ale nie wiem, czemu się nie chcieli pojawić. Tutaj dla mnie. Okej. Okay. Ładnie to wygląda naprawdę. Robi to wrażenie, ale ludzi, którzy... Mam beczki rzucać. Pamiętam. Lepiej to zamykować. Będę się z nim strzelać. Wiem, że można uciec, ale ja się z nim postrzelam. Dobra. Okej. Okay. Lecimy z koksikiem. Nie, to tutaj skoczyliśmy. Teraz tutaj chyba. Tak. Skoczymy. Jeszcze raz. Dobra. Jedziemy. Lampeczka. Po rurach, bo to trochę ta rura nie podałem się jak zrobiona jest, no ale to oni mieli taką wizję. Chodź tutaj do ciebie. Dobra. Poleciał. Chłopaczek. Cześć. Dobra, lecimy dalej. Na początku to nie ma dość w tym strzelać. Chyba, że mi bardzo chce. Nie wiadomo. Kurde. Okej. Okay. Zielony. Spadł po czasie, nie wiem jak go załatwiłem, ale...
Może jakieś trzęsienie ziemi było? Musimy tędy. Ujdzie wszystko. Ale baczułkę mu daliśmy. A musimy dać baczułkę. A nie tak. Kurde no. Ale się skakowałem. No nie no. 13%. Ale się wpakowałem. Tam na te beczki tam. Może tu będzie życie trochę. No było krucho ze mną. Okej. Okay. Łatwy poziom to i się grać, prawda? Dobra. Zjemy sobie i wchodzimy dalej. O, znowu do mnie rzucają. Musi płynąć. Woda. No i tak dużo. Dobra, tutaj. Właś, skoczymy. Teraz dalej. Okej. Okay. Płynąć pod wodą. Bierzemy i będziemy biec. Dobra, lecimy się jak najszybciej. Dziury. Dobra, wjaliśmy im, nie było źle. Fajnie, teraz się wczyta. No ładnie, to chyba mamy tą deskę. Musimy użyć tych... Ale ciemno tutaj, w tej wersji, strasznie. Tą deskę musimy użyć tych cegieł, żeby wejść. Kto jeszcze nie grał w Half-Life 2? Naprawdę, niech zagra, ale niech sobie zainstaluje jednak Cinemoda. Będzie bardzo, bardzo zadowolony. U nich na stronie jest, jak ktoś pisze Cinematic Mod, jak wpiszecie, to jest pełna instrukcja, jak to zrobić. Bardzo łatwe. Potem nie włączamy gry już ze Steama, tylko z ich tam linka. Tam mamy jeszcze takie fajne ustawienia. Możemy sobie zmieniać swoich tych. Znowu zmienić wszystkie te parametry, jakie chcemy. Już od nich. A tam tylko włączyłem takie te główne, żeby ta gra nie straciła tak. Żeby nie był ten mod tak ja bardzo ingerujący w tą grę. Włączyłem tylko takie parę rzeczy. Dobra, udało się przeskoczyć za pierwszym razem. Czasem doskakałem z 10 razy, żeby przejść. Dobra, biegniemy. Porzucanych rzeczy jest. Porzucanych. Okej. Okay. Patrzcie, jak spadło przy nagrywaniu. Gra ma tyle lat, a spadło mi poniżej tego. Na poniżej 50 klatek. A przecież mamy dobry sprzęcior. Piątkę i... Grałem przecież na jakimś staruszku. Dobrą kartę mamy. Graficzną i... Widać to, że gra czasem raczej ten mod nie jest do końca idealnie zrealizowany, ale nie powinniście mieć żadnych problemów, bo przy nagrywaniu to wiadomo jak jest. Może się zdarzyć, że... Kurde, jak to wyciągnąć, jaka... Nie, dobra, idziemy bokiem. Mamy, dobra, będę strzelał, ale my już zwialiśmy, więc nie ma szans. Mamy nic zrobić, zasygujemy sobie tutaj. Otwieramy drzwi i spitalamy. Dobra, może się strzelać. Mnie już tam nie ma, dawno. Okej, schodzimy tutaj. Tu będzie trochę strzelania z nimi. Będzie dobrze.
tutaj tych świateł takich nie było. Duże są, duże jest zmian, ale... Strzelnie tak strzelam. Stracimy dużo energii. Okay, zaraz przelazłem te małe główienka. Spróbujemy dojść już do tego, jak będziemy jeździć tym wodolotem. To wtedy zakończymy odcineczek pierwszy. I weźmiemy to... No to może nie było. Te lajfy. Teraz są. Czarnoskórych mężczyzn. W jeden z nawet kobiet nie było. To też było śmieszne. Okej. Okay. Moja myszka oczywiście szwankuje. A taki gra. Ciężko się gra. A nie. Miałem ją kupić nową, może zakupię niedługo, bo... Już zgadam ciągle tej myszce, że szwankuję, a nic nie zmieniam, tylko dalej gadam. Widzicie, jak to jest? Zobaczcie, spaliło. Myślałem, jak te spalone lecą, latają. Całej rzeczywistości. Fajnie to zrobione. Tutaj będziemy mieć... celownika, to mnie denerwuje. Czekajcie, piszemy na celownik. Jest tutaj celownik. Nie, musimy pisać jeden. Przepraszam, to wtedy zrobimy sobie celownik. Taki gówniany trochę, no ale zawsze lepszy niż żaden. I nie ma zbliżenia. To też trochę wkurza, że nie możemy przycelować idealnie. Musimy wyjść. Mamy kolejne chłopaki. No i mnie zajebali. A ja nie zajebałem. Na szczęście nie jest tak źle, zrobiłem sobie teraz. Zasejwujemy. Nie było problemów już. Zobaczmy tą parę. Mam zrobić śrubę. O nie! Co? Mam coś włączyć, żeby są ze... Dobry. Gra
Trzeba, to nie jest taka typowa upanka, jak w Doom ostatnio, co graliśmy. Trzeba trochę pomyśleć, tutaj pobiegać, tam przebiec się, tu strzelić, tam strzelić. O, tu będą stolić. Jeden. Tego też nie ma już. No to skoczy jeszcze jeden, prawda? A może tam dwóch. Nie mamy. Żeby się nie boli. Wrócimy? Nie, chyba tutaj. Dobra. Poza pierdziela chyba teraz ją przyciszę, bo strasznie głośno jest. Dobra, ten nie żyje. Czekajcie, musimy tą muzę przyciszyć, bo jest za głośno. Dźwięk, słuchawki angielskich, poziom głośności. Muzyki, na połowę zniszczymy. To nie dało w sumie. Muzyki, dźwięk. Teraz trochę dało. Może nie lepiej słychać, a nie tylko muzę lecącą w tle. Jest super, ale... za głośno. Dobra. Przejdźmy tutaj. Więc nie ma, to nie będziemy tam wchodzić. Okej. Okay. Robimy sobie save'a, żeby później nie wycofać się. O no. Te kubeczki będą. Tak, tak. Że taka jedna ze słynnych też lokacji w Half-Life'ie. Trochę nam zabrali życie, ale nieźle. Robimy sobie... robimy sobie save'ik. Save'ik sobie robimy szybko. Nie musimy wskoczyć tam na górę. Zawsze beczkę biorę. Dziękuję. Dobra. My. Tutaj musimy chyba odkręcić taki jeden badziewik. A. Woda się zaraz podniesie. I my sobie pojedziemy. Mamy full życia, lecimy tutaj i wtedy będziemy mogli wejść dalej. Nie no, tam to nie potrzebno mi. Będzie się na tyle woda wysoka, że teraz zalało się nam tutaj i będziemy mogli płynąć do tej czerwonej dziury. Tam niech oni sobie już tam walczą. W wodzie będzie im ciężko mnie złapać. Dobra, wypływamy. Pamiętaj, że ta lokacja na początku ciężka była, bo wiele osób zniszczyło beczki. Chyba to nie było jak wejść. Dobra. Też już dalej. Dużo dalej. Widzę, że odcinek się zbliża już do godziny. No to taka pierwsza godzina jest uciekanie typowe. W sumie całą grę uciekamy przed czymś. Gdzieś idziemy i uciekamy.
Ach, kurde, jak będę tak skakał, to nigdy go nie przejdę. Fuck. A co jest, no? O, przecież ja wskoczył, wskakuje. Może nie. No chyba tak. No może nie. No bo może to chyba się schodzi w dół. Okej. Okay. Nie, dwóch umarło. A chorobę zwaną postrzał. A jest bardzo. Duża przypadłość, szczególnie w Doomie. Doom. W sumie wielu chorowało na postrzał. Szczególnie w łeb. O nie no. Tak, no tylko Final Doom może grać, żeby go złapało dwóch tych. Jeszcze w swoją ulubioną grę. Dobra, lecimy dalej. Mam jakieś deski chyba. To się wyskakało. A może nie będą? Może nie będą? No nie, dobrze pamiętałem. Dobrze. Rabina. Nabija. No, właśnie tam idioto, no przecież. Tak. Nie pamiętam, czy doliny tutaj były. Już. Jakoś to przesunęło się mi troszkę. Teraz tam nie mogę wejść, to w dół trzeba zejść. No nie no. Można się tam wstać. Zejść na dół. Lecimy. Tutaj. Dobra. Tu zaraz będzie koniec sobie. Dobra, sejwujemy. Hej! Tak, jestem Freeman, to prawda, to ja. No, trochę spadają klapki. Widzicie? Okej. Tutaj. No, tak, też mamy go. Mamy wyglądania teraz, ale... Jak to, że nie będziemy z nim walczyć, to bez sensu. Co będę załatwiać? O nie, jeszcze jeden. Dobra. Przejdziemy. Wszystko, dobra. Przejdźmy. To nie boi na nich. Zawsze przylazą później. Więc zabijemy ich po męsku.
Dobra. Tam się będziemy. Ten wyskoczył tutaj jeden. Ale my nie będziemy sobie się z nim bić. Bez sensu. Dobra. Idziemy tutaj. Lecimy. Szybciutko. Robimy save'a. It's gonna be tough dodging civil protection out there in the open, but drive hard. Wsiadamy na bus. Otwieraj. Otwieraj, babo. No. Otwierasz czy nie? Dobra. Dobra, chłopaki. Ona otworzy, ja zasejwuję i będziemy kończyć. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, mam nadzieję, że wam się podoba Cinema Modzik na Hale F2. Bywajcie. Hej.